jest szansa, że w nocy zabielą się krajobrazy. Piątek i sobota zapowiadają się przyjemnie. Pogoda popsuje się dopiero w niedzielę. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek. Oto szczegóły prognozy. Nad Pomorzem zaznaczy się wpływ niżu z nad Skandynawii. W nocy przejdzie chłodny front atmosferyczny, posypując nieco śniegiem. Piątkowe popołudnie przyniesie rozpogodzenia. Za sprawą wyżu z nad zachodniej Europy po przejściu frontu odczujemy powiew chłodu, jednak jeszcze bez opadów czy silnego wiatru. W miarę łagodną aurę zmieni dopiero niedziela, gdy zachmurzy się, zacznie padać i silniej wiać. Noc będzie pochmurna. Od zachodu na wybrzeżu zacznie padać deszcz ze śniegiem. Później w głębi lądu śnieg. Wiatr będzie słaby, chociaż nad ranem jego prędkość nieco wzrośnie. Na termometrach od minus 1 do maksymalnie 1 stopnia na plusie. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1021 hektopaskali i zacznie rosnąć. Jutrzejszy poranek będzie pochmurny. Jeszcze miejscami padać będzie słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem, a po południu będą pojawiać się rozpogodzenia. Wiatr północno-wschodni będzie dość silny, do 40 km na godzinę. Na termometrach od 1 do maksymalnie 3 stopni. Ciśnienie dalej będzie rosnąć. Na Bałtyku w nocy wiatr będzie zmieniał kierunek na północno-wschodni. Wiać będzie do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro utrzyma się północno-wschodni kierunek. Wiać będzie nieco słabiej, maksymalnie do 5 stopni. Dziękuję za spotkanie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.